Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Gryfami Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapeczek w górę oraz zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dzisiaj na mapce przemasowo zakończyłem, oficjalnie już mówię, zakończyłem 70 hektarów pszenicy. Cała pszenica została zebrana i jesteśmy pod sklepem. I za bardzo nie chcę wam zdradzać, co się tam za mną kryje. Więc przede mną dosyć trudna droga na gospodarstwo. Jak domyślacie się, no nie bez powodu jest tutaj taka duża ciężarówka. Tak, ciężaróweczka Volvo. Jak widzicie, w ogóle zobaczcie sobie, jak ona świetnie wygląda. Ten wolwiaczek tutaj. Myślę, że świetnie przypadnie wam do gustu. Na razie lecimy sobie tutaj wolwiaczem, ale z tego co widzę, to no niestety druga ciężarówka na chwilę obecną za nami nie jedzie, więc drugą ciężarówkę zobaczycie sobie chwilę później. Ja mam tylko nadzieję, że nic mi tam nie spadnie, bo jeżeli spadnie, no to będę miał całkiem spory problem i niezłą zagwozdkę, jak coś tam spadnie. Muszę sobie zapisać grę w razie czego. A, oj, 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 nie, nie wolno. Jak ktoś widział, no to pewnie się już troszeczkę domyślacie, co tam może się kryć ciekawego. Ale nie chcę tutaj właśnie zbyt wiele w sumie pokazywać. Na szczęście jest pewien element. Dobra. Na szczęście jest pewien element, który sprawia, że tego tam aż tak bardzo nie widać wszystkiego. Ale myślę, że jakoś tam się uda to dowieść w całości. Chociaż widzę, że tam troszeczkę się już coś skrzywiło na tej przyczepie z tyłu. Dobra, powiem wam tylko tyle, że tam jest laweta. Tak, tam jest laweta. I lecimy sobie właśnie na gospodarstwo dowieść nowy sprzęt. Volvo nie kupiłem, Volvo wypożyczyłem. Znaczy dostaliśmy tutaj Volvo ze sklepu, żeby dostarczyć sobie właśnie tutaj, przewieźć ten nasz sprzęt w okolice właśnie gospodarstwa, więc bez problemu. No i za chwileczkę się widzimy, moi drodzy. Dobra, jestem już. Może wam pokażę chociaż Volvo z przodu, jak wygląda. Wygląda bardzo ładnie, mi się mega podoba. No i teraz co my tutaj sobie wieziemy? Zobaczcie. Mamy torionka na nasze gospodarstwo, mamy łychę, tutaj taką dużą, i mamy łychę do kiszonki, słomy, kukurydzy. To jest taka duża, uniwersalna łycha, więc ona sprawdzi się naprawdę przy wielu, wielu pracach. Teraz trzeba będzie powolutku zacząć rozładunek tego naszego sprzętu, tylko ja bym chciał się troszeczkę przestawić lekko na bok. Okej. O, i przyjechał do nas drugi ziomuś z rozrzutnikiem obornika marki Strautmann. To są dwie maszyny, które właśnie chciałem sobie kupić, bo właśnie tak jak wspominałem wcześniej, nawet na live, jeżeli ktoś ogląda, to wie, że obornika mam całkiem sporo. No i chciałbym to właśnie powolutku jakoś tam ogarnąć. Teraz tak, dobra. Tu sobie to rozłożymy. Tak się zastanawiam, czy ciężarówkę w ogóle sprzedawać, bo powiem szczerze, że ta ciężarówka, znaczy oddawać z wypożyczenia, bo bardzo mi się podoba. I tak myślę, że napiszcie mi w komentarzu, zostawić ci mana, czy sprzedać mana i kupić wolwiacza. Myślę, że spoko opcja. Bierzemy najpierw rozrzutnik tutaj. Widzicie, to nie jest łatwo ściągnąć ten rozrzutniczek. O, pięknie, ładnie zjechał. Najpierw obornik, jak już tu jesteśmy, to chyba najpierw obornik będziemy wywozili od krówek. Później zajmiemy się obornikiem właśnie od świn. Z tego co się orientuję, to całkiem sporo mam tego obornika. Już tutaj sprawdzamy. Obornik 177 tysięcy litrów. No i u świnek 100 tysięcy, więc jest tego całkiem sporo, mi się wydaje. Na pewno będziemy mieli co tutaj robić. Tam mamy obornik. Więc ja chyba stanę sobie na drodze, powiem szczerze, będę ładowany na drodze. Tak, żeby tutaj mój torion miał właśnie takie fajne w miarę pole do manewru. Od dawna mówiłem właśnie, że przydałby mi się taki duży ładowacz czołowy. A tutaj sobie taką ładowareczkę właśnie kupiłem. Więc całkiem spoko, właśnie. Zobaczcie, tutaj no man wygląda, no to jest taki zwykła ciężaróweczka, ale Volvo, no to serio. To jest, no, bardzo ładna ciężarówka. Ogólnie tych Volvo, jeżeli chodzi o całą paczkę, no to mamy bardzo, bardzo urozmaicony wybór, tak naprawdę.
Więc myślę, że spoko opcja. Tutaj mamy nawet taki, wiecie, że kontenery można na siebie ładować. To nie wiem, czy kontenery są w pakiecie z tym. Już sprawdzamy. To chyba to można, z tego co kojarzę, to można ładować tam na niektóre. Tak, z tego co pamiętam. No teraz trzeba będzie rozładować właśnie tutaj to torionka. Tylko może jeszcze, o, małe zdjątko. Tyk, pięknie. I torionek odpalamy gościa. Żeby nie porysować na początku, wiecie o co chodzi. Spadną mi koła z rampy i będzie lipa. Jeszcze łychę tylko trzeba będzie zabrać, słuchajcie. To na razie zrobimy tak, że odłożymy sobie to. Dobra. Pewnie domyślacie się, dlaczego Stroutman. Stroutman, bo on ma tam ponad 30 tysięcy litrów pojemności, więc no to chyba nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, dlaczego właśnie Stroutman przy moim gospodarstwie, więc no tutaj trzeba będzie naprawdę poświęcić całkiem sporo czasu. Korzystając z tego, że mam łychę założoną, to posprzątam tutaj właśnie u owiec i u krów w sumie tam. Pierwsza praca, sprzątanie na gospodarstwo. Maszyna za kilkaset tysięcy. Oczywiście, no i będzie sprzątała. I będzie sprzątała, tak jest, zgadza się. Nie lubię tych przegubowych, ale w miarę przyjemnie się to prowadzi. Widzę, że trzeba będzie troszeczkę zadbać o nasze zwierzątka, bo no mają słabo dosyć. Coś tak mi się wydaje, że lekko za wolno mi pracuje łycha. Czułość sterowania. No jest niby na 250%, to jest dużo. Czy ta łycha ona tak ogólnie sobie wolno pracuje? No nic, zobaczymy. Dobra, łychę zostawię tutaj na razie nawet. No i lecimy, będziemy pierwszy ładunek tutaj musieli sobie zorganizować, ogarnąć. Jak wygląda torionik? To jest ogólnie ten torion, który tutaj widzicie w tej wersji. To jest ten torion, jeżeli kupiliście Platinum Edition w przedsprzedaży, z tego co pamiętam. Tak samo jak i chyba Dominator był dostępny w przedsprzedaży, pod warunkiem, że kupiliście wcześniej grę, przed premierą, tak? Kto kupił za późno, no to nie ma Toriona i nie ma Dominatora, z tego co kojarzę. Ale jeśli się pomyliłem, to możecie mnie skarcić w komentarzach. Dobra, lecimy. Obornik na początek będziemy wywozili tutaj na to pole obok od razu. Bo tutaj nie ma nawiezienia i trzeba będzie jeszcze właśnie skultywatorować na przykład to pole. Pojemność to 5000 litrów, jak widzicie. Całkiem fajnie to wyjdzie. Bo kilka takich łyżek tylko. Nie będzie aż tak źle z tym. Nie chcę tutaj za bardzo porysować na początek, wiecie? Dobra. I następna. No świetnie się tym ładuje, serio. Jeśli mam być szczery. Na pewno o wiele szybciej niż taką małą przyciągniku, co jest. 1000 litrów. Wtedy musiałbym ładować, no nie oszukujmy się. 30 parę razy. Zacznijmy tylko jeszcze właśnie, jak to wygląda z pojemnością, wiecie? Żebym nie zapomniał. O, jest Stroutman. 32 tysiące litrów, więc spoko opcja. Jeśli chodzi o tutaj tą ciężarówkę, którą mam, to jest to ta ciężarówka? Nie ta. Ta ciężaróweczka tutaj, tak. Tą ciężarówkę sobie wypożyczyłem. Oczywiście tutaj parę zmian dokonanych. Kolor obręczy możemy zmieniać, nic poza tym. Czyli ciężarówka musi zostać biała. No trochę szkoda, ale nic na to nie poradzimy. Twórca modyfikacji tak to sobie wymyślił i to uszanujmy, nie? Ja tam się nie znam na modach, więc sam zmieniać czegoś też nie będę. Ale kolory, możliwość wybierania kolorów na pewno by nam się tutaj przydała.
Przypominam tylko jeszcze, tak w połowie filmiku, o zostawianiu łapeczek w górę i subskrypcji kanału, bo to bardzo pomaga i daje mi do zrozumienia, że odcinki Wam się podobają. Także pamiętajcie o tym koniecznie, bo to mnie motywuje do właśnie większego, częstszego nagrywania, no i szukania dla Was czegoś ciekawego z tych modyfikacji. Ja już nie mogę się doczekać w sumie Precision Farming, czyli 8 grudnia dostaniemy to darmowe DLC od Giantsów, gdzie będziemy mogli sobie robić te próbki gleby. No to mnie bardzo interesuje, jak to będzie wszystko rozwiązane. Mam nadzieję, że mi się to spodoba. I że troszeczkę to urozmaici naszą rozgrywkę. Kiedyś mówiłem o tych fabrykach, że fabryki fajnie urozmaicają. Urozmaicają pod warunkiem właśnie, że jest to łańcuch dostaw. W sensie mamy buraki, buraki zawozimy do cukrowni, z cukrowni wywozimy cukier i tak to właśnie fajnie się odbywa. Bo jeżeli jest tylko takie, kurczę, no jeszcze można by było do tej cukrowni na przykład właśnie te palety, nie? Że albo gdzieś musimy kupować te palety. Tak fajnie taka multifirma, gdyby to była. Nawet nie multifirma, tylko po prostu jedziemy gdzieś tam do skupu i musimy kupić palety, bo nie mamy palet w tym cukrowni i nie ma na co ładować cukru. No to by też było spoko. Ale dobra, my tutaj o cukierku nie będziemy gadać, tylko mamy obornik do wywiezienia. 32 tysiące litrów. To była chyba czwarta albo piąta. No fajnie się tym pracuje, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, że aż tak mi się to spodoba. U świnek tylko 100 tysięcy ma. Na Felsbrunie też musiałbym chyba coś tam takiego sobie pyknąć, bo... O, chyba fuj. Dobra. Tak, fula mamy. Jeszcze jedna sprawa. Jeszcze jedna sprawa. Podjadę sobie tutaj pod warsztacik na chwilę. Chcę GPS-a zamontować do klasa, żebym tam nie naomijał za wiele, bo na GPS-ie jednak mimo wszystko gra się bardzo fajnie. Więc wolałbym tutaj właśnie GPS-a mieć ogarniętego do tego systemu. Okej. GPS ustaw. Dziękujemy. Jak to z tym GPS-em było? Alt-C. GPS odpalony. Lecimy na pole. Teraz tak, no naprawdę. Volvo, a MAN? No, MAN to taki maluszek, bym powiedział, w porównaniu tego Volvo, w sumie. Volvo duży Fiat. Jak MAN, to będzie maluch. Dobra, lecimy z tym obornikiem. Teraz tak, spray rate. 20 metrów sześciennych na hektar. To będzie dużo, czy to będzie mało? Ja sobie ustawię 30 metrów. Ja nie wiem, czy to będzie dużo. 30 metrów to będzie na hektar 30 tysięcy litrów? 1000 litrów to będzie metr sześcienny? No, tak by wyglądało chyba, z tego co kojarzę. Teraz tak. Control. S. Włącz nawigację, pokaż linię, ustaw punkt A, automatyczna szerokość, ustaw punkt A. Dobra, i znowu Ctrl S. Zawsze zapominam, ustaw punkt B. I teraz będzie Alt X. No i lecimy z obornikiem. Możemy sobie śmiało wywozić. Trochę tego obornika myślę, że mi tu pójdzie. Zobaczymy, bo to pole w sumie ma coś chyba około 3 hektarów, więc około 90 tysięcy litrów powinniśmy zużyć.
Muszę tak zobaczymy tu. Tu, no to nie, to jest więcej tych hektarów. Będzie więcej hektarów. No to zobaczymy, ile się ogólnie uda tutaj wywieźć tego obornika. No i pamiętajcie też o tej opcji, która została tam w którejś aktualizacji dodana. Już wam pokazuję, że w momencie, gdy sobie zatrudnicie pracownika, nie musicie płacić za obornik na przykład, tylko możecie sobie ustawić tutaj na przykład duże pastwisko dla krów i ten obornik będzie wam pobierany na przykład właśnie z dużego pastwiska dla krów. Jest to spore ułatwienie. Ja oczywiście nie po to kupiłem Toriona, żeby to wywozić automatycznie, tylko będę chciał to tutaj właśnie wywozić sobie w taki sposób normalny jak najbardziej. Nie wiem skąd ta czerwona linia. Może jakaś granica błędu? Nie no, żartuję, nie wiem. Zielona linia to jest zielone kropeczki, no to będą... To będzie właśnie miejsce, w którym powinniśmy się znajdować? Na czerwona? Nie wiem. No i lecimy. Po następny towar. Zobaczcie jak to szybko w ogóle idzie, nie? Takim dużym rozrzutnikiem. Szeroki przede wszystkim. Szeroki rozrzut. No i... Duża łycha do napełniania. Także no tutaj bardzo fajnie się to złożyło. Tak jak mówiłem, no na moim gospodarstwie no muszę mieć takie rozwiązanie, bo inaczej by była lipa straszna. Ogólnie można sobie to tutaj wszystko zaplanować też za pomocą Courseplaya. Słuchajcie, bo no jak wam wiadomo, na Courseplayu możemy to sobie właśnie zaplanować wszystko, co jest związane z ładowaczami. Więc na przykład mógłbym sobie zrobić tak, że Courseplay sobie podjedzie tutaj, nabierze obornik, tak wyjedzie sobie do tyłu, tutaj sobie stanie, no i podjedzie sobie tutaj, tu w tym momencie będzie podnosił łychę, łycha do góry, podjeżdża tutaj, tylko idealnie trzeba zawsze wtedy pracownikiem stanąć, bo jeżeli nie staniecie tutaj idealnie pracownikiem, to niestety, ale ten nasz Courseplay nie będzie was wykrywał. No i dróżka jest, wygląda tak samo, czyli z powrotem pyk. Mi się tego nie chce robić w sumie, bo no aż tak dużo tego obornika nie ma, a mi się wydaje, że czas, który bym poświęcił na ułożenie tego, byłby w miarę adekwatny do tego, ile sama praca by tutaj trwała, więc tak naprawdę lepiej będzie chyba wywieźć to samemu. A i przynajmniej mówię, na początku pamiętam, że zapomniałem w ogóle o tej możliwości ustawienia czułości ładowacza i to strasznie wolno wszystko funkcjonowało. Ja tego mega nie lubiłem, ale teraz, jak ten ładowacz jest już taki fajnie szybki, no to powiem szczerze, że jest o wiele lepiej to rozwiązane i bardziej mi się to podoba. Zawsze wam mówiłem, że nie lubię zbierania bel, nie lubię ładowania tam i tak dalej, no ale przy tych właśnie 250% czułości podczas ładowacza, ładowania tutaj pracą ładowaczy czołowych, czy też takich ładowarek samojezdnych, jest to o wiele przyjemniejsze. To chyba z tego co kojarzę dotyczy też harwesterów do lasu. Że harwester w lesie, on też na tej zasadzie działa, moi drodzy. Dobra, myślę, że jeszcze jeden rozrzutnik sobie wywieziemy. I będziemy powolutku kończyć odcinek. Co dalej? No dalej tak jak rozmawialiśmy. Będzie kukurydza. Z tego co widzicie, to pewnie nie starczy mi na wszystkie pola. Więc no niestety kukurydzy nie będzie na 100 hektarach. Kukurydzy będzie pewnie tam gdzieś na 90, bo myślę, że na dwa pola nie wystarczy, ale muszę, nie mam jeszcze w ogóle siewników do kukurydzy. To też jest sporym wydatkiem, bo no na jeden siewnik nie chcę siać 100 hektarów kukurydzy, tylko chciałbym właśnie mieć co najmniej dwa te siewniki. Więc tutaj tak to wygląda. Myślałem nad zakończaniem powolutku serii z Przemasowa. Na razie myślę, że seria jeszcze przynajmniej do końca roku będzie. Co dalej, no to zobaczymy, co dalej z tą serią. No wiecie, save i modyfikacje na pewno zostaną gdzieś tam u mnie na komputerze, więc zawsze taka seryjka fajnie rozbudowana nam się może przydać. Chociażby do testowania jakichś nowych, ciekawych, dużych modyfikacji jak najbardziej, nie? Także was też zachęcam do tego, żebyście swoich save'ów nie usuwali, jak już tam wam się coś tam znudzi, skończycie. Bo warto jest, mi się wydaje, trzymać te save'y, wiecie? Obornik jeszcze w miarę widać. Co będzie najlepszym rozwiązaniem w Precision Farmingu, słuchajcie?
to będzie to, że na tej minimapce będziemy mogli sobie podglądać, w którym miejscu było nawiezienie, z tego co pamiętam, w którym miejscu opryski, gdzie jest obsiane, więc nie będziecie musieli za każdym razem robić czegoś takiego. A, dobra, tutaj muszę rozsiać, dobra, okej. No, czyli tak to wygląda, myślę, że bardzo fajne rozwiązanie, od dawna to już powinno być. Z tego co pamiętam, to w Cattle and Crops pisaliście, że tak jest właśnie to rozwiązane. No, farming niestety tutaj to troszeczkę olał, Giantsi, dokładnie. A szkoda, serio. Tylko nie w słup, nie wolno. Ostatnio się też troszeczkę zdenerwowałem, bo tutaj mam taką polną dróżkę, gdzie chodzę z Tytusem na spacery czasami. I tam właśnie taki jeden pan ma pola po obydwu stronach tej drogi. I wyobraźcie sobie, że orał sobie te pola. I chyba nie chciało mu się podnosić pługa. Albo mu się chciał podnosić pługa wcześniej i sobie, wiecie, oborać to dookoła, bo no tak zniszczył tą dróżkę, tak ją tam skatował tymi pługami, są normalnie takie, wiecie, rysy porobione, lemieszem wbijał się. Naprawdę, jeżeli pracujecie na polu, nie róbcie takich rzeczy, bo droga nie jest, to, że jest przy waszym polu, nie jest wasza. O tym trzeba pamiętać, naprawdę bardzo chamskie zachowanie z jego strony, nie? Jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam. Hej.